Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Znowu się witam z wami w dość nietypowej sytuacji. Jestem właśnie w trakcie nakładania makijażu i żeby nie marnować czasu, to po prostu stwierdziłam, że odpalę nagrywanie i powiem wam, co dzisiaj jest. Dzisiaj jest wielki dzień, mianowicie przyjeżdża do nas Wes. Właśnie do mnie dzwonił, że za godzinę będzie, więc mam mało czasu i muszę się tutaj śpieszyć, bo ja do stajni jadę, no... Teraz jeszcze rok szkolny jest, to nie wiem, czy tak szybko mi pójdzie, ale no tak koło godziny, jak są takie korki, więc no może 50 minut, zależy jak leży, wiecie o co chodzi, dlatego no, zbieram się jak najszybciej, robię tylko taki szybciutki make-up, żeby ogarnąć i dzisiaj sprawdzamy Pokerskiego. O, od marca stoi, nie wiem, to chyba... 7 miesięcy już będzie jakoś. Wiadomo, tam wcześniej nas prowadził inny wet, więc troszeczkę inaczej to wyglądało, bo wtedy powiedział, że mamy wstępować pod siodłem, galopować później i figo fago, a później przyszedł ten drugi wet i powiedział, że najlepiej będzie, jeśli odstawimy pokerka. Z drugiej strony też pokerek jest po osoczu, więc jestem ciekawa, jak te efekty będą wyglądały. Ja powiem szczerze, że no jestem mega ciekawa i nie mogę się doczekać, co on powie, dlatego no tutaj nie będę się konturować, tylko szybko po prostu nałożę puder, wyczeszę brwi i pomaluję je, wyczeszę rzęsy i to będzie tyle z mojego makijażu. Powinnam otrzepać ten pędzelek. No ale dobra, nieważne, to jest szybki make-up, żeby później ewentualnie jeszcze wykonturować się, bo jadę wieczorem do Kuby, dlatego muszę mniej więcej już się jakoś prezentować. Przynajmniej mogłabym jechać bez makijażu, ale ja siebie nie lubię bez makijażu, w sensie ja mam bardzo czerwoną cerę, nie wiem, czy to są jakieś zamrożenia, czy co to jest, ale po prostu jestem cała czerwona i ja tego strasznie nie lubię. Taki makijażowy odcinek dzisiaj, moi kochani. Powiem tak, moje nastawienie jest dobre. Ja wymanifestowałam, że jest dobrze, że dobrze się dzieje, więc ja liczę na to, że pokerek wróci pod siodło już po dzisiejszej wizycie, że dostaniemy zielone światło. Ja to manifestuję, ja to wiem, tak będzie i nie ma tutaj gadania żadnego. W sumie nie wiem, po co wzywam tego weta, skoro ja już wiem, że jest dobrze. No tak jednak, wiecie, tak do sprawdzenia. I Jula ze mną nie jedzie, bo musi pisać pracę, więc jestem rozczarowana, ale nic z tym nie mogę zrobić. Jednak to jest teraz dla niej najważniejsze, żeby się obronić. I powiem tak, ostatnio z pokerkiem bardzo dużo chodziłam na ląży. Sobie go dawałam na ląży, ja sobie siedziałam w środku, on sobie spacerował. I ostatnio trochę mi się wyrwał, w sensie on się przestraszył, czegoś przełożył lążę przez przednią nogę. Ja już stawałam, żeby to ogarnąć, ale on się w tym czasie przestraszył. Nie dość, że jeszcze mi wywrócił, pociągając za tą lążę, nieważne, to uciekł mi i leciał galopem przez całą halę. Ja tylko wstając ogarnęłam, kurde, muszę szybko biec, zamknąć halę, więc pobiegłam, on jeszcze dookoła mnie robił kółeczka. Jak tam go uspokajałam, próbowałam złapać, no ale wiadomo, skupiłam się jednak na tej nodze, sprawdzić, czy on jakoś kuleje i wyglądało fajnie, wyglądało fajnie, nie chcę zapeszać, ale naprawdę wyglądało fajnie, więc ja jestem święcie prawie że przekonana, że dzisiaj będzie super, no, musi być. Także ja już nie gadam, zrobiłam mój makijaż i lecimy do stajni. Dzisiaj jest z tych chłodniejszych dni, więc ubrałam taką bluzę z JD Attack. W kamerze chyba tego nie widać, ale ona ma takie pozłacane tutaj wyszywki. I nowe leggingsy z Equesta. One mają tutaj też złoty napis Equesta, więc fajnie to pasuje moim zdaniem. Dlatego tak ładnie się ubrałam dzisiaj. O, a, kurde, bym zapomniała, muszę wyłączyć moje gołąbki. O, robiłam dzisiaj cały dzień gołąbki. Przed wyjściem sprawdziłam dwa razy, czy wyłączyłam gołąbki i dwa razy, czy na pewno zamknęłam drzwi od domu. Zabiegana jestem jakaś taka, jak głowę mam w chmurach po prostu. Ale no cały czas myślę o tym, jak to dzisiaj będzie i czy będzie dobrze. Dojechałam do stajni, jestem już z pokerkiem i tego zabiorę do
stajni i będziemy czekać na weta. Na szczęście jesteśmy przed wetem, więc jest dobrze. Kurczę, całkiem nieźle wyszedł mi ten makijaż, mimo że tak szybko go robiłam. Ale no dobra, ja nie jestem beauty influencerką, żeby tutaj robić makijaże na tym kanale. Ale jest pogódź. Dzisiaj zjeżdża pan weterynarz. Ty lubisz pana weterynarza? Lubisz? Lubisz jak cię bada? Zobaczymy, co z ciebie będzie dzisiaj. Ale całośny jesteś dzisiaj. Kurczę. Czemu pachniesz jakimś rosołem? Udało mi się całego praktycznie pokerka, proszę, wyczyścić, żeby ładnie wyglądał, żeby nie było siary, jak przyjdzie pan weterynarz, jak to tak brudnego konia oglądać, nie pokerek? Także jest wypieszczony do granic możliwości. Dobra, my jesteśmy już po wizycie, wzięliśmy pokerka, sprawdziliśmy wstępie, później na ląży wstępie, na ląży w kusie, później poszliśmy na twarde, na prostym go sprawdziliśmy, próby zgięciowe jakieś porobiliśmy, no i na kole, na twardym też. No i ogólnie weterynarz powiedział, że jest lepiej, no jeszcze wiadomo, nie jest idealnie, ale jeszcze troszkę drogi nas czeka, ale jest lepiej. O, jakaś mucha tu mi usiadła. Moje manifestacje się trochę sprawdziły, przyznam szczerze, bo mówię, wróci pod siodło i wraca, słuchajcie, pod siodło. Na razie co prawda bez szaleństw, bo przez 3-4 tygodnie będziemy chodzić stępem. Boże, jak mi świeci tu słońce. Będziemy chodzić stępem pod siodłem koło 30 minut, więc czeka nas bardzo intensywny miesiąc, no ale trzymajcie za pokerka dalej kciuki, mocno, no jesteśmy chyba na dobrej drodze, no, mimo wszystko. Nawet powiedział, że jest lepiej, zdecydowana poprawa, ale no jeszcze nie jest idealnie, wiadomo. I cóż, ja daję Pokiemu chyba już jedzonko, o, jeszcze zrobię jedzonko i chyba się zwijam do domku. No, także, no myślałam, że może... Może jeszcze lepiej będzie, no ale nie można mieć wszystkiego, natomiast jest już i tak progres, że wraca pod to siodło, więc super, no. Ach. Pudełeczka zrobione, pokerek czeka, aż wrócę, umyję miseczkę, odstawię i idzie na pasmisko. Albo może mu jeszcze zrobię jakąś wciereczkę na nogę. Dobra, idę z pokerkiem już na kwaterkę. I ogólnie sprawa wygląda tak, że zrobiła mu wcierkę, więc ma zabezpieczone nóżki, a jutro przyjeżdżam i będziemy robić pierwsze wsiadanie. Jestem ciekawa, czy mnie nie zabije, trochę się obawiam, ale mam nadzieję, że będzie dobrze, także jeszcze dzisiaj sobie odpoczywa i idzie na kwaterę, wrzucę mu jeszcze sianko i to tyle z dzisiejszego dnia, także mega się cieszę, że już powoli będzie wracał pod siodło. Wiadomo, jeszcze to nie są mistrzostwa świata, ale już coś. Dajcie znać, czy film Wam się podobał. Trzymajcie mocno za pokarka kciuki. My się widzimy już w kolejnych filmach. Buziaki, cześć, pa!